Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat Unite 3.0. Dzisiaj skupimy się głównie na trybie driftu, na driftowaniu. W tej modyfikacji został zmieniony totalnie handling samochodów, więc w poprzednim odcinku zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda w wyścigach. Mogliśmy się trochę pobawić, wiesz, jeżdżeniem i odrobinkę driftowaniem, a dzisiaj typowo drifting. I tak, jestem teraz w salonie samochodowym, kupujemy od podstaw jakiś samochód, żeby go stuningować pod drift. I tak, pierwsze na co patrzę, na co zwracam uwagę, no to BMW, kurczę, chciałem mieć jakąś BMW-kę do driftu. Kupujesz BMW i ona już z miejsca, z fabryki wyjeżdża i od razu driftuje. No taka jest domena BMW-ek, no nie? Mam wrażenie, że grafika tutaj w salonie też trochę się zmieniła, odrobinkę może. I zobaczcie, że te samochody nie są jakoś posegregowane, tak jak wcześniej, tylko wyglądają trochę inaczej. Wiecie co? Może weźmy sobie Mustanga. Spróbujemy go zrobić pod drift, przy okazji zobaczymy, jakie części w tej modyfikacji, czyli Unite 3.0, zostały dodane. I moi drodzy, mamy bardzo kiepską pogodę tutaj w grze. Nam nie będzie przeszkadzać, nawet w sumie powinniśmy dać radę. Może teraz już nie podliftować. To jest wersja 5.0. Tak, mamy tutaj simcade'owy handling, wobec czego samochody trochę bardziej symulacyjnie będą się zachowywać niż w normalnym Need for Speedzie. Na starcie, jak kupujemy samochód, od razu mamy nitro. To jest piękny świat, w którym chciałbym żyć, kurde. No ale tak, bardzo ładnie wygląda ta pogoda, akurat takie nam się teraz warunki pogodowe ustawiły. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak wygląda pogoda w takich czystych warunkach, gdzie jest słonecznie. Teraz mamy takie hardkorowe warunki pogodowe, gdzie jest pochmurnie, deszczowo, brzydko, wiesz, duża wilgotność powietrza i teraz to tak naprawdę wygląda świetnie. To jest dzień tak na marginesie. Teraz jest wszystko w ciągu dnia i moim zdaniem wygląda przecudnie, tak? I się wszystko dookoła świeci, te neony, ray tracingi. Nie, no tutaj nie ma ray tracingu, ale no, wiecie o co chodzi. Dobra, jedziemy sobie do garażu, trzeba z samochodem coś zrobić. Samochód, no widać, że chce już driftować. Generalnie ten model Forda Mustanga jest mega, mega fajny, bardzo mi się podoba. Jest tak, najpierw zaczniemy sobie od części osiągów. Nie wiem, czy mi starczy kasy. Dajmy jakieś tam hardkorowe części. A co? Możemy oczywiście zrobić swap silnika, ale kto by chciał wymieniać V8 5.0? Daj spokój. I teraz jesteśmy w oponach, to już wam pokazywałem w poprzednim odcinku, ale zerknijmy sobie jeszcze raz. Niektóre części nie są obsługiwane przez tego moda. Zobaczcie sobie, na przykład tutaj mamy część, jest jakby usunięta z tego moda, tak jakby. Tutaj mamy nazwane części tak jak, no, przy przypadku tych opon, tak jak w rzeczywistości mamy. Czyli tutaj mamy jakieś opony driftowe, powerful cars. O, tutaj mamy na przykład specjalne opony do mocarnych samochodów. Ponieważ tutaj już moc zwiększyliśmy kolosalnie w tym Mustangu, no to dajmy sobie też takie lepsze opony do pięciobiegowa. Pięciobiegowa będzie najlepsza moim zdaniem do tego samochodu, do driftu. I tutaj mamy dyferencjał AWD, zobaczcie, możemy mieć AWD nawet w Mustangu, ale my sobie damy RWD i zobaczę, czy będę w stanie opanować sobie ten samochód. No, moc zwiększyliśmy totalnie, więc myślę, że będzie ciekawie. Więc pada deszcz, daliśmy sobie hardkorowe części, które sprawią, że ten samochód chyba zaraz będzie latał, nie wiem. Spróbujmy już nim teraz coś podriftować. Widzicie to już, czy jeszcze nie widzicie, co się dzieje z samochodem? Nawet myślę, że po oglądaniu tego materiału jesteście w stanie bez problemu stwierdzić, że prowadzenie samochodu czy driftowanie samochodem na tym modzie jest kolosalnie inne. I to jest jeden z takich moim zdaniem głównych punktów, dla których powinniście tego moda sobie co najmniej obadać, jak nie przejść grę od nowa, bo tak powinno wyglądać driftowanie w tej grze. Naprawdę. Jest mega, mega przyjemnie, jest mega, mega fajnie, jest mega przede wszystkim intuicyjnie, jeśli chodzi o granie i driftowanie tutaj.
Jeszcze jeśli chodzi o jazdę samochodem, to jeszcze tego nie do końca opanowałem, ale jeśli chodzi o driftowanie, jest bardzo ładnie. I do tego sobie zaraz wrócimy, ale teraz chodźmy sobie zrobić trochę tuning wizualny. Tutaj ci bardziej spostrzegawczy będą mogli zauważyć jakieś zmiany, jakieś nowe części, także zwróćcie na to uwagę. Dobra. Instalujemy sobie, tu możemy dać jeszcze coś takiego, taką maskę groźną. No, do samochodu wrzuciłem naprawdę solidne części, więc głupio by było nie instalować tutaj jakiegoś wyglądu takiego bardziej groźnego, prawda? Grill możemy sobie dać taki, przedni zderzak, lampy, o, tutaj mamy takie owiewki dziwne, to sobie daruję. Dobra, tu mamy zmienione, zaraz samochód jeszcze glebnie, także na spokojnie. Okej. Okay. I tutaj mamy poszerzenie. No chcemy poszerzenie? No chcemy, no niech będzie. Możemy dać lusterka na przód. Mi się podobają te standardowe, niech zostaną. Tu mamy inne progi do wyboru. Nie, żeby standardowe były jakieś, ale... Dajmy takie poszerzenie. Pyk. I możemy zmienić tylne lampy. Możemy dać na przykład czarne. Spoiler. Jest trochę tego do wyboru. Powiem szczerze, nie wiem, które wybrać. On jest taki przesadzony, no nie? Jezu. Masakra, jakiś samochód Spidermana, nie? Tak wygląda trochę. Ja wolę coś takiego może skromniejszego sobie wybrać. Może coś jak to. Ponieważ jest to samochód pokazowy, dam sobie tutaj nawet neon. Dajmy sobie Air Suspension. Proszę bardzo. Coś tam jeszcze mieliśmy do zrobienia? A, dobra. Klaksonu nie będę dawał. No i stance. Teraz zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Tutaj możemy sobie zamiast obniżenia samochodu dać dystansę, moi drodzy. Możemy sobie zrobić bardzo ładny spasik. Aż taki za dobry, bo te koła potrafią wejść w błotnik, więc musimy sami to mniej więcej wyważyć, co my chcemy tu zrobić. Ponieważ jest to samochód driftowy, dajmy sobie delikatny camber z przodu. Nie jakiś tam ogromny, jakoś do samochodów amerykańskich niezbyt mi to pasuje. No, żeby mi się to tylne koło nie stykało z tylnym błotnikiem, to też muszę dać delikatny camber, ale... No dobra, możemy z przodu dać troszeczkę jeszcze większy camber. Coś takiego. Tu jeśli chodzi o dźwięk... Twórcy tego moda zalecają, żeby nic nie zmieniać, nie ruszać tych suwaków, żeby jak najlepiej odwzorować dźwięk samochodu. No i właściwie wszystko mamy gotowe. Nie robiłem tu jakiegoś fantastycznego oklejania. Zrobiliśmy tylko, żeby samochód był trochę szerszy. No i zobaczmy, jak będzie latał. No, fura prezentuje się fajnie. Mamy tutaj neon, który nawet jako tako pasuje. Dałem sobie jakiś zielonkawy dym spod opon, co myślę, że będzie wyglądać ciekawie. Teraz bym chciał zmienić sobie kamerę. No i spróbujmy sobie. Nie musieliśmy robić tutaj żadnego dostosowania, twórcy moda po prostu sami samochód nam już przygotowali, nie? Jakby wszystko będzie się działo tak, jak powinno być. Tutaj nawet jakiś sobie, proszę, Mustang stoi na poboczu. Ciekawe, czy będzie miał ten dźwięk, który ja mam. Tak. Także dźwięki samochodów też tutaj zostały, myślę, że trochę zmienione. No dobra, no to wypadałoby pójść na jakiś konkurs driftu albo na jakąś strefę driftową, zobaczyć, co ten samochód potrafi, co potrafi po tym tuningu driftowym i na tym modzie, który zmienił nam samochód nie do poznania, jeśli chodzi o prowadzenie. I jest to super odczuwalne akurat w tym Mustangu, a zresztą w samochodach, które testowałem, powiem wam, o, na przykład w Nissanie 350Z świetnie się teraz driftuje. W samochodach w ogóle, które mają napęd na tył, driftowanie w standardowej wersji było bardzo ciężkie. Bardzo ciężko było wchodzić w te zakręty, opanować jakąś furkę. Tutaj jest to też wyzwanie, ale przynajmniej jest to intuicyjne na tyle, że możesz normalnie sobie latać, tak? O, wow, ale teraz fajnie to wszystko wygląda, co? Wszystko się kurczę świeci. Także musimy sobie dozować odpowiednio gaz, no, tak jakbyśmy driftowali chociażby w Fordzie, no nie?
Tylko że właśnie, to jest jakby handling simcade'owy i simcade mamy też na przykład w Forza Horizon 4, no nie? I twórcy też trochę się sugerowali tym sposobem prowadzenia jak z Forza Horizon 4, ale tu się będzie troszeczkę inaczej te samochody prowadzić. Nie będzie tak jak Forza, że będzie podobnie nawet. Jest inaczej, tak? Dalej czujesz ten styl jazdy taki Need for Speedowski, ale jednak jest bliżej Forzy niż było to w przypadku standardowej wersji. Pięknie to wygląda, co? Także co, driftowaniem, tutaj widzicie, że ładnie to wychodzi. Dozujemy sobie gaz, możemy sobie zrobić taki nawet szybszy ślizg, nie ma problemu. Woo! Infinity ominięte, brawo! Ale pytanie teraz, jak to się będzie miało w grze, jak już przyjdzie nam zrobić jakiś konkurs driftowy albo strefę driftową, czy będziemy w stanie nabić wystarczającą ilość punktów? Muszę przyznać, że naprawdę ciężko jest się tak nauczyć tego driftowania tutaj. Ono bywa trochę nieintuicyjne, tak więcej operuje się chyba gałką do skręcania niż gazem. Wydaje mi się, znaczy gazem też trzeba zdecydowanie, tam gdzie trzeba odjąć gazu, często trzeba też przyhamować hamulcem nożnym. No generalnie robić takie rzeczy, o których byś nigdy nie pomyślał grając standardową wersję tego Need for Speed'a, no nie? Bez żadnych modyfikacji i ulepszeń. Także to jest zdecydowanie duży plus, że możemy się tak pobawić i że faktycznie musimy myśleć podczas tego driftowania. No bo w standardowym Need for Speedzie okazało się nawet często, że nie ma sensu grać czy driftować samochodem z napędem na tył, bo często były one nie do opanowania i się brało samochody z napędem na 4 koła. Przynajmniej ja tak robiłem i to zdawało egzamin, byłem w stanie osiągnąć jakąś tam wymaganą liczbę punktów. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo możemy dużo większe kąty osiągnąć. Akurat to nie wiem, czy mi pójdzie. Kiepsko. Możemy dużo większe kąty osiągnąć, grając w ten sposób. Tylko mówię, no trzeba się naprawdę przyłożyć i postarać. Nie jest to takie łatwe, musimy ogarnąć kilka rzeczy naraz. Ja teraz sobie nawet włączyłem skrzynię manualną, czyli sekwencyjną, bez sprzęgła oczywiście, dzięki czemu mogę sprawić, że samochód nie będzie cały czas na wysokich obrotach i nie będzie miał ciągu, że tak powiem, tylko możemy sobie zrzucić na trójkę. Tak mam wrażenie, że te biegi są trochę tutaj źle zrobione.
To znaczy nie zmieniają się wtedy, kiedy powinny. I wolę chyba na sekwencji sobie cisnąć. Także widzicie, no, bierze się pod uwagę nawet to, żeby skrzynię sekwencyjną sobie ustawić zamiast automatycznej, dzięki czemu mamy trochę większą kontrolę nad tym, co się dzieje z samochodem, nie? Nad obrotami i tak dalej. I nie zrażajcie się na początku, że dziwnie jest tutaj driftować w ten sposób, ale driftowanie jest... Może nie takie jak w Fordzie, nawet powiedziałbym, że tutaj driftowanie jest trochę lepsze na tym padzie. Ale jest takie... O, jak graliście w CarX Drift Racing albo CarX Online Drift, czy coś jakoś tak to się nazywa, to jest to bardzo podobne też i tutaj. Czyli możemy przesterować, no tutaj mam samochód taki hardkorowo stuningowany, ale jakbyśmy grali od początku gry, nie mieli kasy i zrobili samochód tak, wiecie, no, po prostu słabo, żeby słabo jeździł, to myślę, że chyba nawet lepiej byłoby dla mnie, bo bym się nauczył jakoś ten samochód lepiej kontrolować. A teraz częściej to się zdarza na przykład coś takiego, że wypadam z trasy, no nie? I nie mogę jakby, wiesz, odpowiednio polecieć, no nie? A z tym standardowym Need for Speedzie, z tego co pamiętam, było tak, że ciężko było utrzymać w drifcie samochód z napędem na tył. I tutaj, jak widzicie, jest to znacznie poprawione. Dużo zależy od tego, ile gazu dodamy, jak my w ten drift wejdziemy, jaką prędkość mamy przy wchodzeniu w zakręt. I to jest piękne, to naprawdę, naprawdę działa i działa fantastycznie. Tylko mówię, nie zrażajcie się na początku, jak sobie zainstalujecie tego moda, bo jest trochę dziwnie. Jest trochę dziwnie, jest na pewno inaczej niż w grach, które graliście do tej pory. Tak, bo mimo, że to jest podobne do CarX-a, no to jednak to driftowanie tutaj jest trochę podobne do CarX-a, to jednak jest to coś innego, nie? I może być nieintuicyjne w niektórych momentach, ale jednak jest to drifting, który byśmy chcieli zobaczyć w Need for Speed Heat na samym początku. Ten mod, myślę, że powinien być instalowany razem z grą, bo jest świetny pod tym względem. I nie ma tutaj problemu z osiągnięciem maksymalnej punktacji, nawet dużo większej niż ja sobie tutaj osiągałem jakimiś hardkorowymi samochodami stunigowanymi w standardowej wersji, dlatego, że da się bardzo duże kąty driftu osiągać, więc punktację nabijecie sobie bez problemu, więc nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby sobie grać na tym trybie driftowym normalnie w grę i przejść sobie ją od samego początku do końca. No nie? Tylko moim zdaniem jest trochę problem z prowadzeniem dla mnie, bo musiałbym się do tego trochę przyzwyczaić. O, ale to fajnie nawet poszło, kurde. Teraz na ręcznym. Aha, no i nie można czegoś zrobić, nie można zrobić czegoś takiego, że sobie podlecisz do zakrętu na ręcznym. Jak masz dużą prędkość i chcesz odpowiednio jeszcze kawałek dalej polecieć tym bokiem, no to nie da rady. Zobaczcie, 93 tysiące punktów. Tak? Wszystko bardzo spoko. Jeszcze nie próbowałem grać na kierownicy w tego Need for Speeda, ale myślę, że jednak mimo wszystko jest to zbyt arcade'owa gra, żeby się cisnąć na kierownicę i pada tutaj w 100% wystarcza. I też nie wiem, czy twórcy tego moda dodali jakieś tam efekty force feedbacku, bo jeśli zostały te, co są w Need for Speedzie, no to one są takie, no, niespecjalne. Ale zobaczę, może podłączę do tej gry i wtedy sprawdzę, czy jakieś zmiany są, czy ich po prostu nie ma i lepiej grać na padzie. Myślę, że pad i tak wygrywa. O, i przesterowałem. Przesterowałem, ale samochód i tak powoli się rotuje w tą stronę, gdzie powinien. Gdzie byśmy chcieli, o może tak. Nie gdzie powinien, ale gdzie byśmy chcieli. Jak zobaczycie sobie po prawej stronie obok licznika prędkości, po lewej stronie obok licznika prędkości, jak zobaczycie sobie tam na dole, no to macie też wskaźnik uszkodzenia. Moim zdaniem bardzo ładnie jest zrobiony ten licznik, ale przede wszystkim ten interfejs nie wariuje nam, gdy jedziemy bardzo szybko i jest dalej czytelny. W standardowym Need for Speedzie, no ten interfejs był nieczytelny. Grafika wygląda generalnie bardziej tak ładnie tutaj, no nie? No ale przede wszystkim właśnie to driftowanie. To driftowanie to jest coś, co musicie koniecznie przetestować, jeśli lubicie Need for Speedy i jeśli graliście w Hita. Jeśli nie graliście, to możecie nawet od razu instalować sobie Unite'a, żeby nie grać na tym standardowym Need for Speedzie, bo warto to przetestować. O! Tutaj taka nawrotka dosyć mocna, ciekawe. Także trzeba się do tego driftowania na pewno przyłożyć. Jakiś parking. Tesco?
Nie, jakieś WC Wireless. Kurde, bo ja nitro kliknąłem. Zastanawiam się, co mi samochód tak wystrzeliło. Muszę sobie zamienić przycisk od nitra z przyciskiem do hamulca ręcznego, bo to tu, gdzie mam przycisk od nitra, to w Fordzie mam hamulec ręczny. Trochę przyzwyczajony jestem do tego i kliknąłem. Pomyślałem, że będę, wiesz, zwalniał, będę leciał bokiem, a tutaj jednak nie do końca. A i tu było mi ciężko wejść na przykład w drift, nie? W tym momencie próbowałem kilka razy takie manewry, jak typowo driftowa się robi, i tak nie do końca samochód chciał się tak zachować. Tak samo teraz na ręcznym. Może to też kwestia opon, nie? Jakbym na przykład wybrał inne opony, może by było lepiej. Że bardziej się... ręcznym się tutaj niedużo robi, o może tak. Trochę coś tam samochód... przesyłałem. Strasznie ostry ten zakręt. Trochę ten samochód coś tam robi na tym ręcznym, ale niedużo. Powinien trochę więcej. No ale jest zdecydowanie lepiej niż to było w standardowej wersji. Myślę, że koniecznie musicie sobie przetestować tego moda. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że przygotowany Mustang do driftu wam się podobał i no, może w jakiejś tam małej części też driftowanie, a przede wszystkim ten mod, jak to wygląda tutaj. Spróbujcie sami, dajcie znać, jakie są wasze wrażenia z driftowania w Need for Speed Heat Unite, czy po prostu w Need for Speed Unite 3.0. Trzymajcie się ciepło, na razie.